Wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Ewa Kaili oskarżona o korupcję, kobieta została aresztowana. Europosłowie zagłosują dziś nad pozbawieniem jej stanowiska. Tak Ewa Kaili wypowiadała się o Katarze, gdy o sytuacji w kraju debatował Parlament Europejski and they are peace negotiators, they are good neighbors and partners pomogli nami, są negocjatorami pokojowymi i są dobrymi sąsiadami partnerami. Teraz okazuje się, według mediów, że słowa te nie padły przypadkowo, a to właśnie Katar miał hojnie obdarowywać unijnych urzędników w zamian za korzystne dla niego decyzje. Wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego została postawiona w stan oskarżenia i aresztowana, o czym zdecydował belgijski sąd. Ciążą na niej zarzuty o korupcję, pranie pieniędzy i udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Wraz z Kair Aresztowane zostały cztery osoby, w tym jej partner i ojciec. Wszyscy w unijnych instytucjach są zszokowani, łącznie z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Zarzuty skierowane przeciwko wiceprzewodniczącej są bardzo niepokojące, bardzo poważne. To kwestia zaufania ludzi do naszych instytucji. Szefowa Parlamentu Europejskiego Roberta Metzola zapewnia, że nie będzie bezkarności, a sprawa nie zostanie zamieszczona pod dywan. Już teraz Ewa Kaili została odsunięta od funkcji, podjęte zostaną kolejne kroki. But I must also say, Muszę również powiedzieć, że chociaż możemy dążyć do zwiększenia odstraszania i przejrzystości, zawsze znajdą się tacy, dla których worek gotówki jest zawsze wart ryzyka. Of cash is always worth the risk. Korupcji w Parlamencie Europejskim towarzyszą postulaty dotyczące zmian prawnych, politycy mierzą się z oczekiwaniami m.in. o likwidację luk, które wciąż istnieją w przepisach dotyczących lobbingu na rzecz krajów trzecich, rzecznik polskiego rządu Piotr Miller wskazuje na potrzebę większej przejrzystości, gdy europosłowie czerpią dochody poza swoją pracą w Parlamencie Europejskim. Jeżeli ktoś, na przykład ma jakiekolwiek, wynagrodzenie od innych podmiotów oficjalnie, bo to są oficjalne umowy. To żeby jasno i klarownie było wiadomo skąd te pieniądze pochodzą, na jakich zasadach zostały zdobyte. W Parlamencie Europejskim odbędzie się głosowanie nad pozbawieniem Ewy Cahili stanowiska wiceprzewodniczącej. Zaplanowano też debatę o korupcji. Przyjęta ma zostać odpowiednia rezolucja.